W dniu 15 i 16 maja 2014 roku miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Konferencja połączona była ze zjazdem katedr prawa ochrony środowiska. Patronat nad konferencją objęli Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, Roman Hauser, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Michał Kiełsznia, generalny dyrektor ochrony środowiska, Andrzej Jagusiewicz, główny inspektor ochrony środowiska, Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych, Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Emilia Kawka-Patek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Michał Zalewski, prezydent miasta Torunia oraz Tomasz Justyński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie konferencji poruszano szereg bardzo istotnych dla środowiska zagadnień prawnych. Podkreślano także niedoskonałości aktualnie obowiązujących norm prawnych oraz niedoskonałości w tworzeniu ustaw, których celem jest ochrona środowiska. Jest rzeczą oczywistą, że w trakcie obrad konferencji, której głównym organizatorem był profesor doktor habilitowany Bartosz Rakoczy, poruszano także zagadnienia dotyczące łowiectwa. Razem na tle lasów. Otóż przed 2 laty wraz z Adamem Hebudą i Jerzy Wrotko wpadliśmy na pewien pomysł. Mianowicie, jak można uporządkować prawo leśne? Po co jest ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, jeżeli grunty rolne absolutnie nie pasują do gruntów leśnych? Grunty leśne bardziej się łączą z lasami niż z gruntami rolnymi, co można bardzo łatwo udowodnić. Po co nam ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym jako ustawa odrębna? Wobec tego wypracowaliśmy we trzech taką konstrukcję, zamiast po raz nie wiadomo który nowelizować ustawę o lasach, wprowadzić ustawę pod tytułem Prawo leśne. I to przedstawiliśmy na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Leśnego. To spotkało się z żywym odzewem i następnie gentleman z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych do mnie zwoli, czy ja bym się podjął przygotowania takiej ustawy prawo leśne. Powiedziałem oczywiście we trójkę, bo takich dwóch jak nas trzech to nie ma ani jednego. I mówię, dobrze, ale mam jeden warunek. Ponieważ robota jest ciężka i wyczerpująca czasowo, muszę mieć gwarancję, że to nie pójdzie od razu do kosza na śmieci w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Ponieważ od tego czasu się ten gentleman nie odezwał, wobec tego wniosek jest prosty. I to jest odpowiedź panu Piotrowi Korzeniowskiemu, jak wyglądają wysiłki zmierzające nawet nie w kierunku kodyfikacji, tylko coś takiego uporządkowania. Dziękuję bardzo. Wystąpienia, które odnosiły się bezpośrednio do nurtujących rzeszę myśliwych i nie tylko myśliwych, ale i sympatyków łowiectwa zagadnień, staraliśmy się zarejestrować w całości i bez skrótów przekazujemy je czytelnikom Dziennika Łowiecki. I w świetle tego trochę mnie dziwi stopień samozadowolenia administracji, a szczególnie ministerstwa, co do tego, jak dobre są te przepisy i tych osiągnięć, że nie ma zastrzeżeń z punktu widzenia organów unijnych. Bo ja myślę, że to nie o to chodzi. Myślę, że przepisy te nasze środowiskowe przyjmują już tak, nazwę to kolokwialnie, kosmiczne konstrukcje prawne, że dla przeciętnie zdolnego prawnika są one w zasadzie, nazwę to delikatnie, kłopotliwe do zastosowania. Bardzo proszę Pani. Dziękuję Państwu serdecznie za możliwość zabrania głosu w ramach naszej konferencji. Jako organizator tym bardziej czuję się tutaj zobowiązana do dyscypliny czasowej, w związku z tym
bardzo krótko zasygnalizuję pewne problemy, które jako administratywista postrzegam w regulacji prawnej dotyczącej partycypacji społecznej w gospodarowaniu zasobami środowiska. Odpowiedzialność dyscyplinarna wykonywana przez podmioty realizujące zadania zlecone z zakresu administracji publicznej wobec swoich członków na przykładzie działalności samorządu korporacyjnego PZPW. Czyli tak, Polskiego Związku Łowieckiego. Szanowni Państwo, proszę bardzo. Ja już mam przesyt prawa łowieckiego, ja tym się zajmuję 32 lat, a dzisiaj mija ten okres, gdzie 34 lata temu w Toruniu zdawany zem łowiecki. Także to tak wygląda, ale wracając powiedzmy do tych kwestii, wczoraj się rozpędziłem troszeczkę, ale dzisiaj jak widzę profesora Radeckiego, to prawie że jak na egzaminie. No ale trudno, spróbuję. Pan profesor dla mnie zawsze jest systemowym komentatorem przepisów prawa łowieckiego. Obok były jeszcze komentarze Tadeusza Millera Świeżyjącego czy pani Skockiej i dalej pan profesor się utrzymywał powiedzmy na pagę 96 roku. No i w związku z powyższym ja tylko podam jeszcze jedno. Pan profesor Rakoczyk też dołączył do roli komentatora. No i w tym miesiącu ukazał się komentarz współautorstwa pana profesora Rakoczego i mój w zakresie prawa łowieckiego. Myśmy wstępnie ustalili, że państwo profesorowie za pośrednictwem wydawnictwa Wolters Kluwer otrzymają od nas te komentarze powiedzmy do ewentualnie wykorzystania i przejrzenia. Tak to wygląda. Ale wracając do tych kwestii, wczorajszy, króciutko dwa zdania. Mam 10 minut 25, poskończę, wyrobię się. A zatem tutaj jeszcze trzeba do tego, co pani profesor Czech powiedziała odnośnie bobra i tak dalej, pamiętać, że jeżeli się analizuje biologicznie system pokarmowy wilka, to patrzymy, że jeśli w badaniach biologów, powiedzmy innych, bób stał się dość istotnym elementem pokarmowym wilka. Co się okazuje? Że wilk zaczyna nadmiernie sobie radzić, powiedzmy, z regulacją bobra. Kwestia odszkodowań dla pana doktora, który tam chciał stosować zasady ogólne co do odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzęta prawnie chronione i łowne. Problem polega na tym, że tu jest ukształtowana orzecznictwo sądów polskich w tym zakresie i przede wszystkim było tylko jedno orzeczenie na początku lat 90., gdzie wilka próbowano uznać za zwierzę chowane powiedzmy i w trybie 432 Kodeksu Cywilnego próbowano wypłacić odszkodowanie i taki wyrok był pozytywny dla poszkodowanego. Między innymi profesor Radecki i wielu innych. Ja też żeśmy ten wyrok skrytykowali i w każdym razie jest sytuacja taka, że przepisy ustawy o ochronie przyrody prawa łowieckiego to przepisy lex specialis w przedmiocie wypłacania odszkodowań. Króciutko, dla mnie te przepisy, szczególnie prawa łowieckiego, są niekonstytucyjne, dlatego że mamy do czynienia z elementem korupcji. Niedopuszczalnym jest w praktyce, jaką się śledzi, że dzierżawca czy zarządca szacuje szkody. Jaka jest praktyka traktowania poszkodowanego? To wejdźcie Państwo na informacje na izbach rolniczych, to się przekonacie, co tam piszą na temat powiedzmy dzierżawców obwodu, powiedzmy, to się można za głowę złapać. I tutaj ustawodawca musi. Ja już pomijam artykuł 47 ust. 2, gdzie mówi się o postępowaniach mediacyjnych. To, że ustawodawca się zdecydował na takie postępowanie, tylko jaki jest skutek tego? Toczy się przed organem gminy, czyli przed wójtem, a spotkają się strony poszkodowanych dzierżawca czy zarządca, pogadają później do sądu cywilnego, jak się nie dodawają. To jest jakby jedna rzecz. Przy okazji niekonstytucyjności ustawy prawo łowieckie, to mamy artykuł 35a odnośnie nadzoru. Ustawodawca powiada, minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór. Później odsyła do ustawy o stowarzyszeniach, a weźmy sobie jeszcze na dodatek Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu 6 listopada 2013 roku w ogóle spróbował powiedzieć, że PZPW nie jest stowarzyszeniem, tylko jest samorządem korporacyjnym zrzeszającym ludzi chcących polować, posiadających uprawnienie do polowania. A zatem Trybunał dał nam tutaj po prostu nową definicję. I w związku z powyższym nawet, powiedzmy, ustawodawca nie zawarł definicji tego nadzoru, nawet nie określił środków nadzoru, a odsyłanie, powiedzmy, do ustawy, która w artykule 25 i dalszych mówi o nadzorze, nie ma tutaj zawartości. To musi ulec zmianie. 6 minut zostało. Wiem, już, króciutko. Można tu powiedzieć o finansowaniu łowiectwa, czyli mówiąc artykuł 35 jest przepisem pustym, bowiem takich przepisów ustawy o stowarzyszeniach też nie ma. Druga sprawa niekonstytucyjności, działanie Państwowej Straży Łowieckiej. Przy okazji pisania komentarza przeanalizowałem wszystkie, panie profesorze, pan profesor też się też tym zajmował, straże funkcjonujące w układzie współdziałania, decentralizacji, centralizacji i tak dalej.
Za głowę się złapałem, dlatego że przede wszystkim rozporządzenia określone są uprawnienia, w ustawie brak przepisów materialnych. Najgorzej jest w ustawie o lasach, a zatem to oznacza, że w przedmiocie uprawnień całe szczęście weszła ustawa środka przymusu bezpośredniego. Kwestia dokumentowania użycia środków czy użycia broni palnej. I całe szczęście tak jest, że te rozporządzenia już padły. Ale to jakby tutaj można takich przykładów mnożyć. Wrócę do tego, co jest istotne, żeby się wyrobić. Czyli ustawa o zmianie ustawy prawo łowieckie, która weszła w życie 21 kwietnia. Bardzo dobrze, że Trybunał się zajął tym problemem. Bardzo dobrze, że stwierdzono, że myśliwi członkowie FPZ-u nie mają gwarancji weryfikacji orzeczeń związkowych. W tej chwili takowe są, ale nie do końca. Tutaj ustawodawca nie wykonał do końca orzeczenia Trybunału, dlatego że brak przepisów o wznowieniu postępowania. Nie określono przesłanek wznowieniowych od prawomocnych orzeczeń. Ktoś mówi, że posiłkowo można stosować przepisy KPK-u. Moim zdaniem, jak patrząc na orzecznictwo Trybunału i chyba tam jest w tym zakresie, powiedzmy, postępowań deliktowych odnośnie do służb państwowych, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i tak dalej, tam się powiada, że nie można stosować odpowiednio przepisów KPK-u. W związku z powyższym, tutaj akurat ustawa, nim weszła w życie, także ograniczała gwarancję strony do wzruszenia prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych. Dalej przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym moim zdaniem są trochę korupcyjne, dlatego że członków władz PZL, powiedzmy, jeżeli popełnią przewinienie, postępowania prowadzi rzecznik główny dyscyplinarny i ewentualnie rozpoznaje Główny Sąd Łowiecki, wydaje mi się, a Naczelna Rada Łowiecka powołuje tychże na funkcję. No, w związku z powyższym to jest jak przy szacowaniu. Swój swojego może w praktyce nie uszy. I tak to więc wygląda. Dalej, jeżeli już mówimy sobie o tym, zaciera się różnica między, powiedzmy, sprawami wewnątrzorganizacyjnymi, a naruszeniami przepisów powszechnie obowiązujących. Oczywiście ten katalog w artykułach dotyczących rozdziału 6a jest określony, ale przede wszystkim Trybunał doszedł do przekonania, że to rozgraniczenie jest proste. Za to Polski Związek Łowiecki nam zaserwował przepisy procesowe w postaci uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej. Ja myślałem, że tam się znajdą przepisy wznowieniowe i to mnie to troszeczkę ruszało, ale przejrzałem tą uchwałę, doszedłem, przejrzałem, że ich tam nie ma, no i całe szczęście. Ale oczywiście, czy trzeba to ganić przede wszystkim, że takie rozwiązania przychodzą? Nie, no ja myślę, że to jest domena w ogóle polskiego prawa, że przede wszystkim jest wiele inicjatyw poselskich w zakresie tworzenia inicjatyw ustawowych i w związku z powyższym to jest jakby negatywny skutek, dlatego że to, co się dzieje jeszcze na etapie rządowym, jest dość przyzwoite. To, co się już dzieje z inicjatyw poselskich, powiedzmy, różnie można do tego podchodzić. Miejmy nadzieję, że nastanie czas, że przede wszystkim będzie to inicjatywa, powiedzmy, organów właściwych, przygotowanych do prawidłowych projektów legislacyjnych. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że temat łowiectwa, powiedzmy, konstytucyjności ustawy jest tematem szerokim i przede wszystkim tematem dość takim nośnym medialnie, powiedzmy, czasami politycznie, że ludzie się różnią, no ale przede wszystkim na zwierzynę i żyjący organizm w lesie tymi argumentami nie można patrzeć. Patrząc na to, dzisiaj mam jeszcze dodatkowo kilka wniosków w Trybunale Konstytucyjnym formułowanych przez prokuratora generalnego w przedmiocie obwodów łowieckich, w przedmiocie rozporządzenia w sprawie warunków i zasad wykonywania polowania. Szykuje się wniosek odnośnie skierowania tej ustawy, która obowiązuje od 21 kwietnia, też jak on jest niekonstytucyjnej, do Trybunału, a zatem chciałoby się, żeby samorządy, powiedzmy, zajmujące się zarządzaniem łowieckim, minister środowiska i podległe mu służby administracyjne, legislacyjne zajęły się tą regulacją w sposób kompleksowy, odważny i mądry, po to, żeby co chwilę nie absorbować Trybunału Konstytucyjnego i innych gremiów właściwych, które się mają zastanawiać, powiedzmy, nad tym problemem. A przede wszystkim, ja już pominam tu jeszcze jedno, kończąc, jakbyście Państwo przeanalizowali prawo związkowe wewnętrzne, to oznacza tyle, że tam to jest po prostu horror, gdzie się określa sytuację obywatela. Nie wiadomo, kiedy przepisy wchodzą w życie, nie wiadomo, kiedy je podjęto. Takie są uchwały formułowane. I można dzisiaj ferować tezę, że przede wszystkim, jeżeli tam się nie poprawi, to będziemy mieli ciągle z naruszeniami przepisów prawa.
To będzie w tym moim artykule, powiedzmy, który przesłałem panu profesorowi Rakoczemu i myślę, że w tym kierunku, powiedzmy, jeszcze może jedna uwaga, dlaczego postępowania dyscyplinarne, czy to się wiąże z tematem konferencji? Tak, dlatego, że przede wszystkim wykonywanie polowania jest tym ostatnim elementem pojęcia gospodarki łowieckiej, czyli hodowla, ochrona i pozyskanie, czyli przede wszystkim tutaj, powiedzmy, wedle łowieckiego planu hodowlanego. W związku z powyższym te elementy jakby zgodnego z prawem postępowania przy wykonywaniu polowania, jakby te przepisy, powiedzmy, mają tym zagrożeniom i naruszeniom postępowania przy jego wykonywaniu przeciwdziała. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Panie doktorze, zawsze można liczyć, że pan uczciwie, ale i krytycznie podejdzie do tego, co nam serwuje ustawodawca. Panie profesorze, już nie zabieram czasu i bardzo proszę o cenne uwagi, jak zawsze. Nie. Ja tylko uważam, że moim obowiązkiem jest dać odpór panu doktorowi Stecowi. Otóż, ja zacznę od tego. Jestem poza podejrzeniem. Myśliwym nie byłem, nie jestem, nie będę. Jeżeli chodzi o strzelanie, to piwko, owszem, od czasu, kieliszeczek żubrówki, ale żadnego innego strzelania. A teraz do rzeczy. Oczywiście, Trybunałowi Konstytucyjnemu jestem winien posłuszeństwa. To jest jasne, nie budzi wątpliwości. Ale z tego wcale nie wynika, że się muszę z nim zgadzać. Bo z wyrokiem, tym słynnym wyrokiem, to ja się generalnie nie zgadzam. I uważam, że wprowadzenie kontroli sądowej nad każdym orzeczeniem dyscyplinarnym, czyli również nad orzeczeniem kary nagany, to jest gruba przesada w Polskim Związku Łowieckim. Bo ja być może wśród samorządów, pielęgniarek, lekarzy, urbanistów, architektów, budowlańców itd. jest to uzasadnione. Ale niezależnie od tego, jak wysoko cenilibyśmy łowiectwo, nie jest to sposób na zapewnienie środków utrzymania sobie i rodzinie. Nie przesadzajmy. Dlatego zarzut, że nie ma środka odwoławczego, znaczy nie ma środka pozwalającego na wznowienie postępowania dyscyplinarnego, które być może zakończyło się prawomocnym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego gdzieś tak 10 albo 15 lat temu. Nie ma rzeczywiście i bardzo dobrze, że nie ma. Ale jeszcze jedno, bo to muszę koniecznie powiedzieć. Dlaczego ja się nie zgadzam z Trybunałem Konstytucyjnym i w ogóle jestem w sporze z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, tym poprzednim, bo to wtedy to się zaczęło. Mianowicie, jest takie. Skąd się w ogóle wzięła kontrola sądów powszechnych nad orzeczeniem dyscyplinarnym innym niż wydalenie ze związku? Ponad przy wydaleniu dla mnie sprawa jest oczywista, ale zawieszeniu w prawach związku, co powoduje zawieszenie możliwości wykonywania polowania. Argumentacja była taka. Organ dyscyplinarny Polskiego Związku Łowieckiego odbiera mi moje prawo. Znaczy moje nie, bo ja nie jestem myśliwy, mówię jak myśliwy. Jakie prawo? Chciałem zapytać. Gdzie jest prawo do polowania w Polsce? W polskim systemie prawnym. Tak jak jest prawo wstępu do lasu, tak jak jest prawo powszechnego korzystania z wód, które możemy uważać za publiczne prawo podmiotowe, prawa do polowania nie ma i nie było i nigdy nie było. Także dlatego uważałem, że jeżeli organ dyscyplinarny zawiesza członka PZPR-u prawach do wykonywania polowania, no dobrze, sądowi powszechnemu nic do tego. W tej chwili zdanie zmienić muszę, bo mi tak nakazał Trybunał Konstytucyjny. Ale z tego wcale nie wynika, że się muszę z nim zgadzać. Panie profesorze, jeżeli mogę prosić. A ja już pójdę, żeby było szybciej. Polski rozumiem zrezygnował z głosu dyskusji. Bo wyszedł. Chyba na rzecz obiadu. Bardzo proszę. Ja chciałem, proszę Państwa, wkładając tonu wypowiedzi profesora Radeckiego, dodać, że nie myśliwym nie byłem, nie jestem. Mój dziadek tylko był myśliwym i pierwszy teść. Natomiast, proszę Państwa, gdyby się przyjrzeć konstrukcjom prawa łowieckiego, to tam można znaleźć wiele innych rozwiązań, które można postawić zarzut głębokiej niekonstytucyjności. Ja się ograniczę tylko do problemu, który wygląda jak bomba z opóźnionym zapłonem. Otóż prawo łowieckie przewiduje, że osobą prawną są m.in. koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego.
które nabywają trasą osobowość prawną z dniem przyjęcia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim, a zasady z tym związane, gdzie są unormowane w statucie, które nie korzysta z żadnych instytucjonalnych gwarancji jawności. I powstaje znowu, może ktoś powie złośliwe pytanie, że się Lipiński czepia głupot, to jakie są organy tego koła łowieckiego, kto je powołuje, w jakim zakresie? Odpowiedź jest w statucie. No, to jest, proszę Państwa, fragment szerszego zagadnienia, wykraczający poza naszą działkę, bo w Polsce jest wiele takich osób prawnych, które powstają w tak zwanym trybie tajnym, czyli nie wiadomo, w żadnym rejestrze nie są uwidocznione, w żadnym publicznym rejestrze. Powstaje pytanie następne, co jeśli dojdzie do sporu związanego z powoływaniem, odwoływaniem osób, które wchodzą w skład takich organów zarządzających takimi osobami prawnymi, to jest potwornie niebezpieczne z punktu widzenia obrotu cywilnoprawnego. No i problem się ujawnia dopiero wtedy, jak dochodzi do jakiegoś sporu czy innego konfliktu. Dziękuję. Przychodzi, proszę Państwa, taki moment, że podsumowujemy naszą konferencję, dzielimy się refleksjami, żegnamy się i rozstajemy, i właśnie taki moment, drodzy Państwo, nadszedł w tej chwili.